Hej, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie, z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wybaczcie mi mój głos, może być on trochę inny, ale nie jestem u siebie w domu, teraz nie mam mikrofonu, a informacje są takie, że po prostu muszę wam je pokazać. Bo dzieje się, słuchajcie, naprawdę dzieje się sporo, ponieważ wczoraj bodajże wyciekł, wyciekła nowa okładka nowego pakietu do The Sims 4 zdjęcia i tak dalej, więc dzisiaj wam to pokażę i ja zupełnie szczerze jestem w szoku i mam nadzieję, że wy też będziecie w szoku Także jak sami już widzicie na ekranie, pakiet nazywa się My Wedding Stories Nie do końca jeszcze jest wiadomo, jaka będzie polska nazwa tego pakietu Widziałem na różnych polskich stronkach, że jest to albo moje weselne historia, albo Moje historie ślubne, coś w tym stylu. Także bardzo, bardzo ciekawa nazwa. No i słuchajcie, już zostało to potwierdzone, że premiera tego pakietu będzie 17 lutego. Także zasadniczo już bardzo niedługo, bo dzisiaj jak oglądacie to, to mamy piąty. Wiecie, no wszyscy spodziewaliśmy się tego, ale nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie to w sumie już teraz. Także na samym początku przyjrzyjmy się w ogóle tej okładce, bo jest naprawdę dużo informacji, bo oprócz tej samej okładki to wyciekło bardzo dużo innych zdjęć jeszcze z tego, także zacznijmy właśnie od tej okładki. Słuchajcie, jak widzicie na samym y, pierwszym planie mamy dwie panie, tutaj są, także to jest y, y, już ciekawe, że wiecie, nie mamy pary jakby heteroseksualnej. I jest to super. Kolejną rzeczą to jest to, że wydaje mi się, nie wiem czy to jest już potwierdzone, ale mamy z tyłu w ogóle zupełnie jakiś nowy plażowy świat. I co tu jeszcze mamy tego ciekawego? No, na pewno jakieś nowe rzeczy. Tutaj y, dziewczynkę, która puszcza sobie baloniki z. Y Czego nie wiem, jak to się nazywa, zapomniałem, nieważne. W każdym razie bańki puszcza. O, o to mi chodziło. Tutaj jakaś pani płacze, ale pamiętajmy, że to jest tylko jakby render, więc nie możemy za dużo się od tego spodziewać. Natomiast przejdźmy sobie teraz do kolejnego zdjęcia. I na tym zdjęciu, co prawda, jest ono, jak widzicie, niskiej jakości, ale widać jest już sporo więcej. Tutaj wychodzi na to, że jakiś sim prowadzi simkę do ołtarza. Jestem ciekaw, czy to jest na przykład tata simki, czy, czy to jest jakiś kolega. No nie wiadomo, zgaduję, że najprawdopodobniej. Może to być każdy, prawda? Mamy jakąś rodzinę, jak widzicie, mamy jakąś taką kapliczkę, w której jesteśmy. Tych okien chyba nie ma, to też jest jakaś nowość. I też tam za okien widzę, że to jest chyba jednak faktycznie inny świat. To jakieś ekscytujące się dziecko malutkie. Jakaś zaskoczona pani, to jakaś pani wkurzona. Tu kolejny jakiś taki nowy obiekt, jakaś taka tablica. Nie mam pojęcia co to jest. Tutaj pan grający na pianinie, także pianino. Wychodzi na to, że też będzie, słuchajcie, nowością. No, dodatkowo widzimy, chyba wszystkie stroje tutaj są nowe. Czy ten styl strojów jest moim stylem? No nie do końca, ale najprawdopodobniej tutaj będzie właśnie dużo takich oficjalnych. Co prawda, jak patrzę sobie na tą suknię panny młodej, ona ma jeszcze takie coś na głowie, nie wiem jak to się nazywa. To ta suknia nie jest jakaś taka crazy. A ja liczyłem, że będą mieć jakieś takie mega wystawne suknie, takie, takie szalone, jakieś wiecie, takie e, szerokie. Ja nie wiem, jak to nazwać, takie, no wiecie, takie jakieś tam... Pokazuję, teraz wam gestykuluję, żeby to pokazać, aby tego nie W każdym razie takie, no wiecie, takie bardzo bogate. A to jest taka prosta, zasadniczo takie mamy w simsach, więc liczę na to, że będą właśnie jakieś bardziej szalone sukienki, ale no to zobaczmy sobie, co jest na kolejnym zdjęciu. Tutaj, jak widzicie, po raz kolejny widzimy plażowe otoczenie z tyłu i tutaj dla mnie to jest już, słuchajcie, potwierdzenie tego, że jednak Tutaj jakieś nowe otoczenie dojdzie. Natomiast jeszcze sobie poczytamy mm, informacje na temat tego dodatku, bo one też, słuchajcie, wyciekły. Także, no bo wydaje mi się, że jakby robili zdjęcia do, do danego dodatku, prawda? No to by jednak y, nie wstawiali parcel, na przykład do słani Poza tym, solanie wygląda inaczej y, niż, niż ta plaża tutaj. Także jestem ciekawy. No co my tutaj widzimy? Jakąś panią tańczącą. Tutaj mamy jakiś stół z w ogóle alkoholami. Tutaj pan coś je, e, jakieś drinki i tak dalej. Tutaj najprawdopodobniej to mówię mają ślub, także y, tak to wygląda, nie straca to dużo zdjęć, to, to zdjęcie jakoś mega dużo natomiast ładne dekoracje, podoba mi się że jest tak różowo klimatycznie zobaczmy co jest na kolejnym zdjęciu, o i tutaj już się zaczyna, słuchajcie, bo tutaj mamy taki y, wygląda na to hinduski ślub, więc to bardzo fajne zostało, słuchajcie zrobione, że mamy po prostu różne kultury tutaj zawarte to akurat y, sam ostatnio wychodzi po prostu, wiecie, dodawanie różnych kultur szkoda, że nie mamy polskiego wesela, wiecie z chlebem i, i, czy, I co tam, i solo mi w ogóle, to było też ciekawe, no ale jakby nasza część świata jest troszeczkę zapomniana dla, dla Ameryki, ale słuchajcie, może, może kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że też będziemy mieli swę, w Simsach reprezentację. Natomiast wygląda to mega super, widzimy, mamy jakieś takie puszczanie, nie wiem, konfetti tutaj jest u góry, tak lecącym, nie wiem, czy to oni rzucali, czy coś, nie mam pojęcia co to jest. Tak wygląda, no niestety jakość tego zdjęcia nie jest, słuchajcie, najlepsza, ale wydaje mi się, że to jest właśnie coś takiego. No i znowu widzimy plażowy świat. On mi się troszeczkę kojarzy tak, jakby, jakby takie połączenie, nie wiem, Bridleton Bay i, 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 i Sulani troszeczkę, tak można powiedzieć. I mamy jeszcze jedno zdjęcie, które chcę wam pokazać. To jest zdjęcie takiej budki i pani tutaj trzyma welon z kwiatami, więc najprawdopodobniej będziemy mogli y, dawać kwiatki y, albo, nie wiem, ciekawe czy będzie można na przykład iść z welonem, bo tutaj pani, w sensie nie z nie tylko z kwietkami no tutaj, tutaj nie idzie akurat ale na przykład do ołtarza to by było spoko i tak wygląda to zdjęcie, to jest naprawdę tak naprawdę ostatnie zdjęcie, które widzieliśmy właśnie, które już wyciekło i teraz w sumie może być czas na to, żebyśmy przeszli do tego, jakie mamy informacje na temat tego pakietu właśnie w internecie ponieważ właśnie cały opis tego tego pakietu doszedł, także zobaczmy co nas tam czeka. Dobra moi kochani więc jesteśmy już na Sims Community i tutaj właśnie jest opisana jak widzicie wyciekł również tak jak mówiłem, opis tego, um, tego pakietu, więc ja go wam teraz przeczytam i tak na szybko przetłumaczę. Także tak, tutaj wychodzi na to, że czas iść do ołtarza z pakietem rozgrywki The Sims 4 Historia ślubna albo Weselne Historie. Wyrusz w tę podróż na cały dzień i zaplanuj idealną ceremonię od podróży ślubnej po przyjęcie. Dostosuj każdy szczegół, aby uczcić historię miłosną każdego Sima w naprawdę wyjątkowy sposób. I tutaj, słuchajcie, jest bardzo ważna rzecz. W świecie Tartosa wszystko staje się romantyczne. Także widzę, że mamy potwierdzony tutaj nowy świat, co jest świetną informacją, ponieważ tak naprawdę wszyscy na to czekaliśmy dawno, nowego świata nie było, bo no ponad pół roku już chyba minęło tak naprawdę od wyjścia wiejskiej szlanki i od takiego dużego dodatku. I w sumie pakiet też wyszedł ostatni. No, wystrój marzeń. I mamy kluczowe cechy. Przygotuj się na imprezę. Zadanie tego pytania to dopiero początek ślubnej przygody Twojego sima. Po powiedzeniu tak, podekscytowanie i niepokój przejmują kontrolę. Jest tyle do zaplanowania. Wybierz Simów Honoru, aby wesele było jak najbardziej zabawne. Nie ma co chodzi z tymi Simami Honoru. Sims of Honor, nie mam pojęcia. Może, może wiecie, chodzi o druchne i tak dalej. Coś, coś w tym stylu, coś, to, to coś takiego może być. Następnie zorganizuj kolację zaręczynową. Próbę, w sensie, że próbę jakby wesela. Na to wychodzi, są takie próby chyba w Stanach popularne, wesel, że się dzień wcześniej to robi. I tutaj mamy i jak najlepiej wykorzystaj ostatnią noc bez współmałżonka. Więc jestem ciekawy, czy mamy tutaj jakieś e, kawalerskie, panieńskie, coś w tym stylu bardzo możliwe. Dalej mamy ożyw swoje plany, skup się na szczegółach swoich zaślubin, wybierz strój ślubny i wszystko, co niezbędne na ten wielki dzień. Menu, dekoracje, program, wszystko. Odwiedzaj lokacje stworzone przez członków społeczności, aby twoi samowie próbowali ciast, wybieraj kwiat i dostosuj tradycje, które sprawią, że dzień ślubu będzie bardziej wyjątkowy. Ooo, takie słodkie. I dalej mamy. Potwierdź swoje zaangażowanie. Przed wielkim wydarzeniem świętu i z rodziną na próbnej kolacji. Kiedy w końcu nadejdzie czas, pozwól miłości płynąć i urzeczywistnić całą swoją wolę. Wymienij śluby. Tak można przetłumaczyć? Sojusze i posałunki przed ołtarzem, zanim rozpocznie się prawdziwa celebracja. Rozpocznij ceremonię podając herbatę rodzinie lub udaj się prosto na przyjęcie. Osoby na weselach i osoby zaproszone mogą z nami tańczyć? Coś z stylu? Nie mam pojęcia. E, podczas gdy małżonkowie kroją ciasto, wygłaszają przemówienia i odbierają, gra... i odbierają gratulacje. No, słuchajcie. Ja wam powiem że jest to coś, na co na pewno czekaliśmy. Na pewno wiem, że w jednych z takich ankiet społeczności, które EA zadawało, ten pakiet wyjątkowo był popularny, więc jestem ciekawy, kochani, co wy sądzicie. Ja uważam, że może to być ciekawa rzecz do gry, na pewno będzie dodawać realizmu. Widziałem komentarze niektórych, że pisali, a po co um, nam pakiet ślubny, skoro śluby zajmują dwie minuty i każdy idzie dalej, no nie? Ale może właśnie po to nam ten pakiet ślubny, żeby te śluby jakoś nam usprawnić, sprawić, żeby były one bardziej ciekawsze i wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawy pomysł jeżeli to będzie dobrze wykonane, a ostatni pakiet rozgrywki był naprawdę bardzo dobry, bo przypominam, że to był Wystroj Marzeń i to jest według mnie najlepszy pakiet rozgrywki do Simsu 4, także naprawdę jest to ciekawe, co tutaj się dla nas tworzy jestem ciekawy, co wy dajcie znać w komentarzach moi kochani i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku dziękuję bardzo za oglądanie, jeżeli ten film wam się spodobał zostawcie łapkę, suba i komentarz do następnego i pa pa